dom mody Witkac, który zamieszkał dzisiaj w budynku Wolfbracka, jest wielkim wydarzeniem na rynku modowym w Polsce. Nigdy wcześniej taka ilość marek nie otworzyła się w jednym miejscu. Najbardziej prestiżowe z nich to na pewno Gucci, Yves Saint Laurent, Lanvin, Chloé, Brioni, Balenciaga, Bottega Veneta. Prawie 7 lat trwały negocjacje, przekonywanie, na początek przekonywanie marek do tego, że Polska już jest gotowa. Ci najbardziej prężni na rynku już wiedzieli o tym 7-8 lat temu, że Polska już jest takim rynkiem, w którym powinni być, ponieważ jest tutaj taka ilość klienta, która pozwoli na utrzymanie monobrandowego sklepu. Jesteśmy zdecydowanie gotowi na luksus. To też pokazują badania poszczególnych marek, które badają ilość konsumentów z tego kraju, robiących zakupy poza granicami kraju. Także jeżeli uda się przekonać tych ludzi do tego, żeby robili zakupy u siebie w domu, niekoniecznie jeździli na wakacje zakupowe do Londynu, tylko może polecą do Londynu po to, żeby to miasto zobaczyć. Będą mieli więcej czasu, jeżeli zrobią zakupy w Warszawie, będą mieli więcej czasu na zwiedzenie National Gallery czy Tate Modern.